Rzadko zastanawiamy się nad tym, że monoteizm ma swoją historię, że nie zawsze było tak, że starożytni Izraelici wierzyli tylko w jedynego Boga. Bardzo często od tego jedynego Boga, Jahwe, uciekali. Były inne kulty, tworzyli sobie nowe. W pewnych kultach nawet Bóg jedyny stawał się mężem pewnej bardzo ciekawej bogini. Od pewnego jednak momentu Bóg był jeden i nie uznawano żadnego innego. Takiego Boga w starożytnym świecie nie było. Takiego Boga, taki obraz Boga dziedziczymy do tej pory od judaizmu przez chrześcijaństwo i islam aż po współczesność. Proszę Państwa, temat przede mną postawiono bardzo trudny, dlatego że monoteizm po pierwsze jest specyfiką kilku bardzo ważnych religii i większość ludzi religijnych na świecie w tym momencie wyznaje monoteizm. Wstrząsające jest to, że ta Ewangelia, z którą się wychowujemy i uważamy, że jest nam przekazywana jako coś niezmiennego i coś stałego, rodziła się, podlegała zmianom i z prelekcji by wynikało, że była traktowana jako być może nawet środek do osiągnięcia jakichś tam celów. Stosując pewną metodę historyczno-krytyczną, w badaniu tekstu biblijnego możemy dojść do zaskakujących wniosków. Po pierwsze, te teksty to jest cała biblioteka tekstów. Musimy sobie uświadomić, zarówno Biblia żydowska, hebrajska, zwana Starym Testamentem przez chrześcijan, jak i Nowy Testament, to jest cała biblioteka ksiąg, albo 10, powstały na przestrzeni bardzo wielu wieków. Teraz już to wiemy, że historia Biblii hebrajskiej, Biblii żydowskiej to jest praktycznie 1000 lat mniej więcej. Te teksty w czasach przed drukiem, przed kserokopiarkami były jakoś pisane, jakoś redagowane, nie zawsze redagowane w tym samym czasie, kiedy były pisane. Pewne rzeczy dopisywano do nich później, pewne rzeczy redagowano po paru setkach lat. Pewne rzeczy trafiały do dawnych tekstów, łącząc się z nimi w jedną całość. Wszystkie te poziomy za pomocą analizy filologicznej, historycznej teraz możemy odkrywać, ale wystawia to na próbę sam przekaz, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Na pewno potrzebne są takie spotkania, takie wykłady. Są one bardzo interesujące. To jest tylko zasygnalizowanie problemów. Dobrze by było pewnie kontynuować pewne wątki, żeby przychodząc na spotkanie można się było przygotować wcześniej. Przekazywanie wiedzy biblistycznej na spotkaniach jest bardzo trudne, ale zawsze dla mnie inspirujące, więc bardzo się cieszę, że zostałem tu zaproszony. Dziękuję bardzo.